Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym zaproponuję Wam zestaw komputerowy dla gracza za kwotę około 3000 zł. Będzie to zestaw złożony, aby wydajność jak na tą cenę była bardzo dobra, ale też nie z najtańszych możliwych podzespołów. Nie będą to jakieś no-name'y, tutaj wszystko zadbamy o to, żeby zasilacz był w pełni stabilny i tak dalej. Zestaw przede wszystkim będzie oferował także rozbudowę w przyszłości, co jest bardzo ważne, więc myślę, że ten zestaw jest jak najbardziej ok. I tak, zaczynamy od procesora. Nasz komputer za 3 koła będzie budował Intel Core i5 7400 o taktowaniu 3 GHz. Procesor jest z najnowszej rodziny procesorów Intela. Mamy 4 rdzenie oraz 4 wątki taktowania, jak wspomniałem. Bazowe to jest 3 GHz. Pod obciążeniem ta częstotliwość wzrasta nam do 3,5 GHz. Procesor w pełni kompatybilny tutaj z innymi podzespołami, jak najbardziej będzie się sprawdzał. W tej chwili w tej cenie w komputerze za 3000 jest to najlepszy procesor do gier, jeśli chodzi ogólnie o Intel i5 z najnowszej serii procesorów Intela. Dalej, procesor oraz inne podzespoły osadzimy na płycie MSI B250M Pro VDH. Płyta przede wszystkim wybrana dlatego, że ma tutaj 4 banki na pamięć RAM. My zajmiemy, jak zaraz Wam pokażę, 2 banki na pamięć RAM. Będą to 2 razy po 4 GB. I w przyszłości będziemy mogli dołożyć następne kości, aby sobie tą pamięć rozbudować. Mamy także wzmacniany slot PCI Express razy 16. Jest on tutaj zabezpieczony przed wyłamaniem. I tak naprawdę ta płyta oferuje wszystko, czego byśmy chcieli w tej cenie. Nie będziemy tutaj ani składać rajdów, ani Crossfire czy SLI z kilku kart graficznych. Także płyta bez problemu nam tutaj wystarczy. Dostateczna ilość tutaj złącz. Tak płyta wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Mamy oczywiście tutaj PS2 i tak dalej. Tutaj mamy złącza do zintegrowanej karty graficznej RJ45, dwa razy USB 2.0, USB 3.0 i tak dalej. Także myślę, że jest ok. Dalej, pamięci to Corsair Vengeance LPX w kościach 2 razy po 4 GB. Tutaj taktowanie 2400 MHz, one przez płytę zostanie obniżone, ponieważ tutaj ta płyta wspiera maksymalnie 2133 MHz, a nie, 2400, tutaj w tych nowych procesorach zostało to zmienione, 2400, czyli idealnie tutaj będzie pasowało. Zapomniałem, to w B150 było 2133. Oczywiście radiatorki to tak naprawdę jest tylko dla wyglądu. CL14, czyli w miarę niskie opóźnienia, więc myślę, że będą jak najbardziej ok się spisywały. I tak, karta graficzna padła na Radeona RX 470, który jest na przykład od 1050 Ti wydajniejszy nawet o 40%, zależy w jakich grach. I tu jest właśnie taka sprawa, ponieważ mogliśmy włożyć tak wydajną kartę graficzną w zestawie za 3000, dlatego że nie ma tutaj w tym zestawie dysku SSD. Jest tylko zwykły dysk HDD o pojemności 1 TB. Jeśli byście chcieli dysk SSD, byście musieli zapłacić tam, dopłacić ponad 200 zł lub po prostu zrezygnować z tej karty graficznej i zakupić GTX 1050 Ti. To będzie właśnie druga propozycja zestawu, do której zaraz przejdziemy. A jeśli właśnie chcecie mieć tą kartę graficzną, to i nie macie możliwości dopłaty do dysku SSD, to tak zestaw musi wyglądać.
Oczywiście karta sobie radzi ze wszystkimi dostępnymi grami na rynku. Karta jest oczywiście przyszłościowa. Wsparcie DirectX 12 pełne w odróżnieniu od Pascali, czyli architektury NVIDIA. Karta będzie tak naprawdę coraz mocniej zyskiwała w grach na przestrzeni czasu. Jest to, tak jak mówiłem, karta przyszłościowa w odróżnieniu od GTX-ów. Zasilacz Corsair CX450M, tutaj w połowie modularny. Modularność, czyli podłączamy tylko te okablowanie, które jest nam aktualnie potrzebne, żeby nie zajmować miejsca w obudowie. Zasila tutaj w zupełności wystarczy, tutaj jeszcze zostanie bardzo dużo mocy, także nie ma się co obawiać, także w przyszłości przy rozbudowie nie będzie problemu. Oczywiście certyfikat 80 plus brąz. Zasilacz jak najbardziej polecam, dobrej firmy, także możecie być spokojni o podzespoły. Zasilacz będzie tutaj o nie odpowiednio dbał. I tak naprawdę kończymy tutaj, no nie kończymy, jeszcze jeden podzespół nam został, ale kończymy na obudowie, którą polecałem i nadal będę polecał. Składałem w tej obudowie bardzo dużo zestawów komputerowych i jak na cenę nie przekraczającą 200 zł jest to obudowa według mnie idealna. Tak ona się prezentuje. Mamy tutaj miejsce z tyłu na poukładanie okablowania. Tak to się prezentuje. Filtr mamy, zarządzanie wentylatorami, jacki mamy, USB. Tak wygląda przód. Filtr tutaj przeciwkurzowy. Wentylator na froncie, wentylator z tyłu. Tutaj mamy piwnicę, czyli tutaj mieścimy zasilacz. Tutaj wszystkie kable. Tak jak widzicie, bardzo ładnie tutaj można sobie poukładać i nie będzie bałaganu w obudowie, będzie lepszy przepływ powietrza. Także to jest moja propozycja co do obudowy. Obudowę akurat możecie sobie wybrać jaką chcecie, jaka się wam będzie podobała. To jest tylko moja propozycja. I tradycyjny dysk twardy WD Blue, 1 TB, tutaj nie ma co o nie tak naprawdę opowiadać. I tak, możecie troszeczkę, naprawdę, zobaczcie, tutaj macie 850 zł, 880 ogólnie ta karta kosztuje bez tej przeceny. I tak naprawdę dokładając stówkę macie RX 480, czyli o jedną klasę wyżej od 470. Wydajność także będzie na plus. To jest taka moja propozycja, jak macie tą stówkę, to warto sobie do 480 dopłacić, bo to jest bardzo dobra karta. I teraz tak, cały zestaw tutaj wyszedł 3041 zł. W tej chwili ceny oczywiście się zmieniają z dnia na dzień. I teraz przedstawię wam tą drugą propozycję zestawu, jeśli byście chcieli mieć ten dysk SSD. To tak, wywalamy kartę graficzną, wsadzamy GTX 1050 Ti, kosztuje on 715 zł, 4 GB pamięci. I za różnicę w cenie dokładamy do dysku Adata Premier Pro SP920, myślę, że dysk jest jak najbardziej ok. 290 zł kosztuje i to będzie 3196 zł. Ja ten zestaw składałem kilka dni temu i to wszystko było tańsze. Niestety tutaj podrożało. Możecie oczywiście inny SSD sobie wybrać. To tak naprawdę przy 120 nie ma tak naprawdę znaczenia. Większość jest na podobnym poziomie. Tak jak mówiłem, ceny z dnia na dzień się zmieniają. Tu akurat wyszło trochę więcej niż te 3000 zł. I dlatego bardziej polecam właśnie ten pierwszy zestaw, ponieważ wydajność tego komputera będzie wyższa i nie płacimy tylu pieniędzy za ten zestaw komputerowy. I tak, linki do obu zestawów znajdziecie w opisie filmu. Będą to linki do właśnie sklepu Morele.net. Jeszcze dodatkowo do każdego podzespołu dam link do Ceneo, tak abyście mogli sobie sprawdzić najniższe oferty tych podzespołów i kupić komputer jak najtaniej, ponieważ na Morele nie jest najtaniej. W innych sklepach można sobie bardzo fajnie zestaw złożyć z tych samych części za niższą cenę. Także polecam wam zobaczyć, może akurat
ceny będą się różniły tak, że Was to zadowoli i kupicie z innego sklepu o wiele taniej. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, myślę, że film się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, po to są komentarze. Oceńcie film, jeśli Wam się podobał, to poproszę o lajka, wtedy widzę, że filmy Wam się podobają. Jeśli Wam coś się nie podobało, to napiszcie komentarz, ale konstruktywny. Tak, możecie tutaj oczywiście krytykować konstruktywnie, dawać mi na przykład swoje propozycje zestawów, ponieważ to jest tylko moja propozycja, ale myślę, że ona jest bardzo dobra. Jeśli byście chcieli coś zmienić, to oczywiście bez problemu możecie mi napisać to w komentarzach. I cześć, na razie.